Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich tych, którzy doszli, witam internautów. Dzisiaj mam temat, który bardzo mocno mnie jakoś tak poruszył i dotarł do mojej świadomości. Modliłem się jeszcze raz, proszę Boga, żeby też dotarł do Was, bo uważam, że jest to bardzo ważny temat. Rzeczywiście długo zastanawiałem się, jak to jest, dlaczego szatanowi tak bardzo zależało już w niebie, żeby być równym Bogu. Bo tak Pismo Święte mówi. Zrównam się z Najwyższym. Czy brakowało mu czego? Zajmował tak ważne stanowisko w niebie, no i jeszcze chciał czegoś więcej. Dlaczego? Myślałem nieraz o tym, ale oczywiście nie mamy odpowiedzi, jakiejś jednoznacznej. Ale mamy tę historię, o której czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. Słyszeliście przed chwilą, jak przyszedł Szatan i chciał, żeby Pan Jezus mu się pokłonił. No po co? Czy to nie dziwne, jak to. Diabeł chciał, żeby Bóg mu się kłaniał? Ale cała ta historia ma bardzo głęboki sens. Jest to trzecia pokusa, z którą przystąpił szatan. Podczas pierwszych dwóch to przyszedł jako anioł światłości. Że przyszedł pomóc Jezusowi, który był wygłodzony, osłabiony. No i przyszedł, żeby Pan Jezus zrobił chleb. On mu tylko podsunął tę myśl. A w drugiej pokusie, to sugerował Mu, że aniołowie będą się Nim opiekowali. A więc możesz skoczyć stąd, zobaczysz, że jesteś Synem Bożym. Wszyscy to zobaczą. Ale w trzecim pokusie przyszedł już nie jako ten dobry anioł, ale jako ten prawdziwy zwodziciel. Przyszedł jako szatan i powiedział: Wiem po co przyszedłeś, żeby odzyskać to wszystko, co było utracone tutaj na tej ziemi. Teraz ja jestem tutaj panem, mogę ci to wszystko dać, pokłoń mi się tylko. Dlaczego szatanowi zależało na tym, żeby Jezus mu się pokłonił? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiemy gdzie to się działo, niektórzy sugerują, że to było na górze niebo. Tam, gdzie kiedyś Mojżesz był i Bóg mu ukazał panoramicznie, chyba w jakiś sposób, całą ziemię obiecaną, do której on nie mógł wejść, czyli to było na terenie dzisiejszej Jordanii. Ale z tej góry niebo, normalnie patrząc, to widać dolinę Jordanu. Tam, gdzie Jordan wpływa do Morza Martwego, ziemia urodzajna, tam jest dobra dolina. Rozległa, nawodniona przez, już teraz nie tak bardzo, ale kiedyś przez rzekę Jordan. A dalej było widać po Górze Judzkiej, aż do Galilei, górę Hermon z dala. No więc, e, oczywiście nie widział tych różnych królestw, mojżesz, ale szatan w jakiś sposób pokazał mu te różne królestwa, a Ewangelista Łukasz dodaje, że to zrobił w okamgnieniu. Tak się zastanawiam, dlaczego w okamgnieniu, ale też nie mam na to odpowiedzi. Wiem tylko, że nieraz jak pokazują reklamy, to tylko tak króciutko, że człowiek nie zdąży się przyjrzeć temu. Mają jakiś w tym interes. Pewnie, żeby nie zobaczyć marki samochodu albo coś innego, i tylko tak na chwileczkę. Żeby człowiek wszystkiego nie zobaczył, albo za dużo nie zobaczył, albo nie zobaczył tego, czego nie chcą pokazać. Więc szatan pokazał to, co chciał w mgnieniu oka, szybciutko, i mówi: no to dobrze, teraz pokłoń mi się. Ja jestem tutaj panem. Specjalnie zaglądałem do oryginału greckiego, jakie tam jest słowo użyte. Okazuje się, że Pan Jezus, kiedy mówił o szatanie, nigdy nie używał słowa na przykład król. Tylko użył trzy razy to sprawdziłem: słowa zarządca, e, archon. Archon rządzący, władający czymś. E, szatan przedstawiał się jako właściciel tego wszystkiego. Ja ci to wszystko mogę dać, bo ja tutaj jestem właścicielem. A Jezus w innych miejscach to przypominał mu, że on jest tylko zarządcą i to uzurpatorem. Bo to on kiedyś wyrwał Adamowi Ewie tę władzę, i to on zaczął teraz reprezentować Ziemię jako ten władający, a wszyscy inni to są jego poddani. Jezus nie kwestionował tego, że On tutaj teraz rządzi, że On jest panem na tej Ziemi ale nie pokłonił mu się. Z drugiej strony chciałbym tutaj przy okazji powiedzieć to, żebyśmy pamiętali, że jeśli dzieją się jakieś złe rzeczy i widzimy to na tej ziemi i nieraz jesteśmy sfrustrowani, czasami bardzo boleśnie to odczuwamy, że coś się dzieje, to nie mówmy zaraz, jak to Bóg mógł mi to zrobić. Tylko zarządcą na tej ziemi, złym zarządcą jest szatan. Teraz to on tu panuje. I Jezus niewiele mógł zrobić. Jezusa ubił, umęczył, udręczył i Jezus jeszcze teraz nie odebrał mu władzy, to nadal jeszcze szatan rządzi. I o tym powinniśmy pamiętać, żebyśmy, bym powiedział, nie robili przykrości Bogu, kiedy myślimy: Jak to Bóg mógł to zrobić mi? Dlaczego mnie to dotknęło? Jest taki, który tak rządzi który chce cierpienia, chce nieszczęścia człowieka. Bóg jest królem, On jest Panem, dlatego też w wielu przekładach to określenie zarządca jest tłumaczone jako książę, książę tego świata. Co to znaczy? Bóg jest nadal Panem całego wszechświata. Ale tutaj takim księciem, niższym nieco, ale rządzącym na tej ziemi jest Szatan. I dlatego wielu tłumaczy to określenie Archon jako książę tego świata. Książę tego świata. Ale my jesteśmy w pewnym sensie poddani Jemu, póki tutaj żyjemy. No więc szatan przyszedł do Jezusa, pokazał mu te wszystkie królestwa, i dalej jest powiedziane nie tylko te królestwa, ale chwałę ich. To jest diabelska metoda. Pismo Święte nic nie mówi o tym, że pokazał również cierpienia ludzi, żeby poruszyć Jezusa, a żeby chciał coś dobrego dla nich zrobić. Tylko pokazał to, co było piękne, dobre na tej ziemi. Tak naprawdę tylko to, co dobre było, to pochodziło od Boga. Piękna przyroda, wzgórza, rzeki i tak dalej. Nie wiem, co tam jeszcze było. A nie pokazał szpitali, nie pokazał ludzi chorujących, jakieś wrzody mających, nie pokazał, Rozpadających się małżeństw, dzieci głodujących, nie pokazał bijących się nawzajem ludzi, zwierząt, które się zażerają. A przecież to jego działania doprowadziły do tego. Pokazał tylko wszystkie królestwa świata i chwałę ich, to co piękne i dobre. Tak robi zawsze diabeł. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłem odwykówki od o Tytonii, pokazywaliśmy taki film o Malboro, bo to jest taka miejscowość Malboro. No i najlepiej sprzedające się papierosy w tamtym czasie. Pokazywano reklamę zawsze, jak cowboy jedzie na koniu. Na tle pięknej okolicy, no i oczywiście pali papierosy. Ale film później pokazywał tych prawdziwych kowbojów, jak oni cierpią na raka, na astmę, chorują, umierają, właśnie paląc te papierosy. Ale ludziom się pokazuje tylko. Piękną przyrodę, kowboja, symbol wolności pewnej. I mówię, kup te papierosy. Ale nie mówi, co dalej będzie. I tak, gdy patrzycie na te reklamy różne, ja czasami mówię, powinni pozamykać tych ludzi, którzy te reklamy robią. Może nie wszystkie, ale chyba większość. Bo potrafią wciskać ludziom najgorsze drzeństwo i, i, i najgorsze rzeczy. Ale jak ktoś zapłaci, rozreklamują, to też pokażą jakąś tam dobrą stronę, nie pokazą tylko tej złej. Każdy proszek, który reklamują nowy, to mówią, że jest lepszy od wszystkich innych, które były. A jak znowu nowy będą reklamować, to znów powiedzą, że on jest lepszy od tego, który był przed chwilą reklamowany. Jaka to prawda? To jest taka diabelska metoda. Póki inaczej pokazuje. Pokazuje dobro i zło, i tak to wszystko jest opisane w Piśmie Świętym. No ale tak ludzie robią. Przypomina mi się też ta reklama banku. Co możemy jeszcze dla państwa zrobić? Ja wiem, co: trochę ukraść pieniędzy, żeby się wzbogacić. Co możemy dla państwa zrobić? Tak szatan mówi. Co mogę dla ciebie zrobić jeszcze? Mogę ci dać te wszystkie królestwa świata tego. Tylko pytanie: za jaką cenę i co w zanadrzu miał szatan? Dlaczego chciał, żeby Jezus mu się pokłonił? A poza tym powiedział: To wszystko dam ci. To nieprawda, bo wszystko na tej ziemi nie należy do niego. Ci, którzy służą Bogu, a zawsze tacy byli, nie są poddanymi tak naprawdę szatana. A więc tak naprawdę to wszystko nie podlegało Jemu. I nie wszyscy ludzie. No ale tak twierdził, zawsze potrafił kłamać. Jezus jest prawdziwym panem świata, bo on go stworzył Bóg. I to nie jest wszystko. Szatana. Ale teraz właśnie przyszedł, żeby podstępem podejść Jezusa i w jakiś sposób osiągnąć to, czego mu się nie udało w niebie. W niebie chciał, żeby on był równym Bogu, a później prawdopodobnie, żeby był wyżej jeszcze niżeli Bóg. <laughs> No, i teraz chytrością chciał podejść Jezusa, żeby jednak w jakiś sposób stanąć wyżej, żeby to Bóg jemu nawet się pokłonił. To już jest szczyt. Bóg ma się kłaniać szatanowi. W ogóle, że taką propozycję postawił, to jest nie do pojęcia. Przecież on wiedział, kim jest Jezus. Tak, ale Chrystus nie poszedł na kompromis. Mógł powiedzieć: A cóż to, pokłonić się to nie taka wielka rzecz. Przecież i tak przyszedłem odkupić ten świat, odzyskać go, ponownie, żebym ja miał znów całkowitą władzę nad nim, a Bogu i tak będę wierny. Ale Jezus tak nie zrobił. Jak to mówią. Bogu świeczku, a diabłu ogarek. Tak ludzie robią. Trochę tu, trochę tam. Jezus nie zrobił tego, chociaż to tak niewiele kosztowało. Cóż to było, pokłonić się tylko. Ale Jezus nie dał się zwieść. No a szatan mówił: Dam ci to wszystko. To mnie zastanowiło szczególnie. Tu chciałbym. Ten myśl mocno wyeksponować. Diabeł i cały świat, który mu podlega, tak naprawdę nic nie daje za darmo. Jaka była cena tego, gdyby Chrystus się pokłonił? Prawdopodobnie byśmy my wszyscy zginęli. To była wielka cena. Jezus tego nie uczynił. Bóg nie może oddawać czci w stworzeniu, kłaniać się jeszcze tym bardziej odstępcy. I dlatego musimy bardzo uważać. Jeśli coś nam ofiaruje ten świat, to pamiętajmy, za tym stoi szatan i ceną jest odstępstwo od Boga. Ileż razy ja to widziałem już? Ludzie coś tam chcieli, a myśleli, że tam więcej osiągną, dostaną coś tam, tylko za jaką cenę. Nie wiem, czy ja tu wspominałem, ale mnie to bardzo mocno dotknęło boleśnie, i nieraz mi przychodzi na myśl, jak byłem w jednym zborze i tam była jedna nasza siostra, która chciała wyjść za mąż. A ten jej przyszły mąż mówi: Tak, ale ja tylko mogę ożenić się z tobą, jak weźmiemy ślub w kościele. I ona się zgodziła na to. Poszli do księdza, a ksiądz powiedział: Owszem, udzielę ślubu, ale musi być pokuta najpierw. Jeśli dookoła przejdziesz, na kolanach wokół kościoła, ileś tam raz nie pamiętam powiedział, to wtedy możesz po tej pokucie dopiero otrzymać ślub. No i ta nasza była adwentystka, na kolanach chodziła wokół kościoła, a ludzie patrzyli, śmiali się z tej heretyczki, która teraz się musiała tak upokorzyć na kolanach. Szatan jej dał, dał jej tego męża. Tylko że ten mąż później pokazał się, jakim on naprawdę jest. Zaczął ją bić, maltretować w różny sposób, tak, że nie mogła wytrzymać z nim i uciekła. Uciekła później od niego, gdzieś tam w jakimś kącie zamieszkała. Przypomniała sobie, skąd poszła. Jak ten syn marnotrawny, że lepiej było tam jej, gdzie była przedtem. z powrotem przyszła do zboru, stąd znamy tę historię. Szatan chciał tak upokorzyć Jezusa, ale Jezus nie poszedł na to. On wiedział, że szatan nie daje nic za darmo. Jego jedynym celem na tej ziemi jest odprowadzić ludzi od Boga. A jak ich odprowadzi? To już tam niech się dzieje z nimi, co chce. Wiadomo będzie, że bez Boga to będą się zabijać, okradać, oszukiwać, cokolwiek tylko będzie. Ale celem jego jest odprowadzić ludzi od Boga. A zastanawiałem się, dlaczego? Jest to trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale... Jeśli człowiek i, i, i ktokolwiek, i szatan, ma ambicje wywyższania się, to będzie zawsze traktował gorzej ludzi innych. Jak to się mówi, po grzbietach, nie wiem jak, łokciami rozpychał się, byle tylko być wyżej. A inni wtedy się nie liczą. Wtedy można ich zdeptać, zniszczyć, ważne, żeby samemu się wywyższyć. Tak robił szatan i tak wszyscy, którzy idą drogą szatana. I tu chciałbym powiedzieć, jak musimy być bardzo ostrożni, bo diabeł na wymyślał tyle sposobów. Wszystko tak jak zaczęłem myśleć o tym, to na cokolwiek popatrzymy, to jest to metoda, żeby zaangażować człowieka w samowywyższenie. Pomyślcie o sporcie, jak strasznie jest on rozwinięty. I piłka nożna, i tenis, i inny. I na czym to wszystko polega? Żeby być lepszym od drugiego. I patrzyłem czasami, mecz się rozgrywał, i ktoś tam przegrał. No to jedni się cieszyli, a drudzy płakali, bo tyle wysiłku włożyli. Niektórzy trenują, nie śpią, poświęcają rodziny, i później przegrał. Ktoś tam wyżej od niego stanął, na wyższym tym pudle. Pomyślmy o wojsku. Tam mają terangi. Porucznik, o to porucznik. Tam jakiś kapitan to wyżej stoi. O, pułkownik. Ale być generałem. No i każdy chce być tam o szczebel wyżej. Ja bym powymyślał te szczeble, żeby później ludzie się traktowali ten, co stoi wyżej, tam wrzeszczy na tego porucznika, a na kapitana wrzeszczy jakiś pułkownik, bo może sobie na to pozwolić. Jak przychodzi do generała, to już tak rączki składa, bo stoi nad nim wyższy znowu. Pomyślmy o, nie wiem, nawet konkursach różnych. Na przykład na misję jakąś tam. Każda chce być tą lepszą, wyższą, tam pierwsze miejsce. Różne urzędy, awanse. O bo ktoś awansował, ja stoi wyżej. I każdy z ludzi myśli o tym tylko, jak być wyżej. Cała moda. Polega też na tym, żeby lepiej się ubrać, lepiej wyglądać, niżeli tamta inna. Drodzy, to jest wszystko metoda diabelska. A dokąd ona prowadzi? Pismo Święte mówi, Jezus to powiedział. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Możemy wybierać. Ale pamiętajmy, jaki będzie koniec tego. A kto się poniża, tak jak Jezus, ten będzie wywyższony. Bóg nie chce, żebyśmy tam pełzali jak robaki gdzieś po ziemi. On nas stworzył jako cudowne istoty, i on chce doprowadzić nas, żebyśmy byli, nie wiem, niewiele mniejsi od Boga czy od aniołów, ale, ale wspaniałymi istotami. Chce nam to dać. Ale na innej zasadzie, na tej, nie na tej zasadzie, że my sami to będziemy robili, sami się wywyższali nad innych. Pomyślmy o takich, którzy chcieli się tak wywyższać. Pismo Święte nam opisuje na przykład Hamana. Haman był taki, że już Panem, że wszyscy mu się kłaniali oprócz jednego mardocheusza. No ale ktoś by powiedział, a tam jeden. Tysiące czy miliony ludzi mu się wtedy kłaniały. Jeden można byłoby machnąć. A co Pismo Święte mówi o nim? Że nie mógł jeść, nie mógł spać, chodził zły cały. Znalazł się taki, który mu się nie kłania. Drodzy, a czy wy myślicie, że będziecie tak... Postępować, że wszyscy będą się Wam kłaniać, w tym sensie kłaniać, chwalić Was, wywyższać i tak dalej. Czy to jest osiągalne? To nie jest osiągalne. Nawet ci, którzy mieli władzę wielką, taki Napoleon, który podbijał, nie powiem, cały świat, ale Europę, jak marnie skończył. Pomyślmy o Stalinie. Który tak wykańczał swoich nawet współpracowników, ani mówiąc już o innych. Ostatnio był taki program, jak on umierał, to nie dopuścili lekarzy nawet, niech tam zdechnie, mówili. I tak skończył swoje życie. Jak zakończył Hitler, który głosił tysiącletnie panowanie Rzeszy. I można prawie o każdym mówić, który się wywyższa. To później będzie poniżony. Ktoś powiedział, że z takim wywyższaniem to jest jak z drabiną. Wchodzi się, wchodzi do pewnego momentu, aż się kończy, i wtedy już się tylko spada. Dlatego Pismo Święte nas przestrzega przed tym, żebyśmy nie szli drogą szatana który przecież miał wysokie stanowisko, ale się nie zadowolił tym. Chciał jeszcze bardziej się wywyższyć. Później spadł z nieba i Pismo Święte mówi, jakżeś to spadł z nieba, ty gwiazdo zaranna. Gwiazdo zaranna, piękne określenie. Lucyfer, nosiciel światła, jakżeś ty to tak spadł. I o jednym tak możemy powiedzieć. Drodzy, szczęścia nie da się osiągnąć przez wywyższanie siebie nad innych. To jest droga donikąd. Bo będziemy tak jak Haman, nawet jeden nam się nie będzie kłaniał, nie będzie dla nas sympatyczny, będziemy niezadowoleni, nieszczęśliwi. Ale jak się pójdzie drogą Chrystusa, to. Wyzywali go różnie. Nawet mówili, ty Samarytaninie! Nie wiem, co to za obelga. Być Samarytaninem, czy Polakiem, czy Rosjaninem, czy Niemcem. Po prostu z innego kraju. Ale Jak go chcieli obrażać, to, to, to już nie wiedzieli, jakich używać określeń. Pluli mu w twarz, bili go. A on nie złożył. Zachował spokój. Widzicie, to jest prawdziwe szczęście być wolnym, nie mieć nienawiści do nikogo, wszystkich kochać i cieszyć się, jak jest powiedziane o Jezusie Chrystusie że dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, On wiedział, że będzie się cieszył z tego, że zwycięży. Tylko, że ta droga wiodła przez takie uniżenie. Ale pomyślcie o Hitlerze i innych, który wysyłał tysiące na śmierć, ile go przeklinało, a pomyślcie o Jezusie, ile milionów ludzi z całego serca mu służy i śpiewają pieśni na jego cześć i tak dalej. Nie tak jak na cześć tam Hitlera, ale naprawdę z serca. Dlatego, że Jezus poszedł inną drogą. To jest droga Boża. Nie droga wywyższania. I, I to jest takie ważne, żebyśmy nie starali się być ponad innych. Pismo Święte raczej mówi: Mówcie o innych dobrze, nieźle. Jedni drugich w uprzejmości wyprzedzajcie. Czyli Róbcie coś dobrego dla nich szczególnie, nawet jak nie musicie. Wyprzedzajcie w tej uprzejmości. I byłoby to piękne, gdybyśmy tak żyli. Nie oczekujmy więc od innych tego, oczekujmy tego przede wszystkim od siebie. Niedawno oglądałem też program W Stanach Zjednoczonych, jak byłem. Kandydatów na prezydenta. <laughs> Między innymi był tam adwentysta Ben Carson, który też kandyduje na prezydenta. Ale siedziało ich tam dziesięciu i spojrzałem na jedną osobę, szczególną. Siedział taki, drogi widać, zrozumiały. I ten najwięcej chyba zabierał głosu. Okazuje się, że to jest teraz najbardziej popularny kandydat na prezydenta miliarder i nazywa się on Donald Trump. Podobno obraża wszystkich. Oficjalnie mówi, że on się dorobił tego majątku, wykorzystując luki w prawie. No ale teraz mówi, u mnie tysiące ludzi pracuje i daje im to. No i. Obraża kobiety, różnych imigrantów podobno, ale zdobywa popularność. Dlaczego? No, czytałem, że już przeznaczył na swoją kampanię ponad miliard dolarów. Wyobrażacie sobie? Miliard dolarów już wydał. I kupuje ludzi w jakiś sposób. Kobiada temu krajowi, gdyby taki został prezydentem. To nie jest człowiek, którego by Bóg popierał, któremu Bóg błogosławił. Natomiast tutaj, jak słyszeliśmy, gdy szatan odstąpił, to jest powiedziane, że aniołowie przyszli i usługiwali mu. Szatan mówił, rzuć się tutaj z tej świątyni. Przecież jest napisane, aniołom rozkazał, aby cię strzegli, żebyś nie obraził nogi swojej, czyli nic ci się nie stanie. Nawet cytował słowo Boże, ale Jezus wiedział, że to nie jest droga Boża. a Aniołowie mogą tylko służyć tym, którzy stają naprawdę po stronie Bożej. I, I to jest takie pocieszające. W różnych sytuacjach ja nieraz myślałem tak, ja muszę po stronie Bożej stać, czyli trzymać się Bożych wskazań. Wtedy tylko mo mogę liczyć na Boże błogosławieństwo, na ochronę aniołów. Szatan proponował coś innego, ale pamiętajmy, jeśli nie będziemy szli drogą Bożą, Bóg po prostu nie będzie z nami. A szatan wtedy zrobi, co zechce. Ja byłem z żoną moją niedawno, na spotka spotkałem się z synem, który tam gdzieś wracał z Wiednia do Anglii, no i nie chciał już tu daleko jechać do Milanówka, ale chciał się z nami spotkać, więc gdzieś w przyrodzie, żebyśmy spędzili czas, a więc byliśmy w Karpaczu koło Jeleniej Góry. Tylko jak miałem tam jechać, Mam już stary samochód na gaz, 16 lat. Strzelał mi, nie funkcjonował tak jak trzeba. Byłem w no jeden na urlopie, jeden nie chciał nic zrobić podjąć się tam w Milanówku. Jeden mówił mi, żebym przyszedł za tydzień, a ja miałem już wyjeżdżać. No, jeden coś tam zrobił, ale mówi, nie może ściągnąć z komputera jakiejś tam informacji o tym, co tam jest, więc tak na oko mówi, zrobi, ale powinno działać. No więc coś zrobić miałem. Pojechaliśmy jakoś tam dojechaliśmy. Chociaż już też tam w pewnych momentach coś tam strzelało, ale nie wiedziałem, co to jest. No. Kiedy wracaliśmy, kawałeczek jechałem, Wjechaliśmy na stację benzynową. Nabrałem na stację, gdzie też był gaz. Nabrałem gazu, włączam silnik. Jak strzeliło, tak się prawie nazwy rzuciło. Samochody wyskoczyliśmy z niego, bo pełno dymu. Bałem się, że się samochód zapali. Jak tak strzeliło strasznie. No, przyszedł tam. Z obsługi stacji mówi: No, to już po silniku. Myślę sobie, no, co ja teraz będę robił? Trochę jak ten dym się rozszedł, rozwiało go. Patrzymy, a tam jest taka jakaś rura gumowa, która wystrzeliła, dziura się zrobiła. Muszę sobie, no. W polu prawie, że jest, bo to było za jakieś miasteczkę między Karpaczem a Jelenią Górą. Co ja tu teraz zrobię? Nagle podchodzi jakiś człowiek, zagląda tam do samochodu, mówi, o, tutaj ma pan zepsuty silniczek krokowy. Pierwszy raz słyszałem o czymś takim, jakimś silniczku krokowym. A ja mówię, skąd pan wie? Mówi, ja jestem mechanikiem. No i mówię, niech pan zobaczy. Odłączył ten silniczek krokowy, mówi, niech pan zapali. Silnik działa. Byłem zaskoczony. To odłączone i, i, i rura prz, wysadzona, a silnik pracuje. Mówi, niech pan pojedzie tutaj kawałek, Niedaleko, tam jest skład z różnymi częściami samochodowymi. Pan kupi taki silniczek, i pan przyjdzie, to ja panu tu założę. Czy sobie dobrze? Na no, tą rurę owinął mi taką specjalną taśmą, żeby tam się jakoś te gazy nie wydostawały. No i pan podjedzie tutaj tego. Podjechałem. Jest taki silniczek, tak, 85 zł, kupiłem. Rurę też taką kupiłem tam, jak mi powiedział. No przyjechałem, żeby mi tą założył. Próbuję zakładać, mówi, nie pasuje. Niby taki, a, a, a jednak troszkę inny model, no i nie wejdzie. Niech pan się nie martwi, pojedziemy, to z, znajdziemy coś takiego. Pan pójdzie do mojego samochodu. Siadłem, pojechaliśmy do Jeleniej Góry. Do jednego sklepu nie mają, do drugiego sklepu nie mają. Mówią: O, to jest specyficzny, to jest na gaz. No to pojedziemy do gazownika, mówi: Ja wiem, gdzie to jest. Pojechaliśmy do gazownika. O, nie mamy takiego. No myślę sobie: No tak. Ale tam jeszcze drugi się odzywa, gdzieś z rogu jakiś mechanik. Mówi: Mamy taki zwykły, nieelektroniczny, ten. Możemy taki panu dać. Pytam, ma pan taki zwykły? Mówi, tak, ostatni jaki mamy tu, 20 zł. Tamten mi oddał te 85 zł za ten silniczek, a ten mi za 20 zł kupił. Mówi, przyjedziemy, ja panu sam ustawię ten, ten taki zwykły, nieelektroniczny, na słuch ręcznie ja go panu ustawię. Rzeczywiście, przyjechaliśmy z powrotem na słuch, ustawił mi. Włączyłem silnik, 495 kilometrów zrobiłem bez żadnego problemu. Jeszcze nigdy w życiu nie przyjechałem tyle na, to było razem 45 litrów gazu. 495 kilometrów zrobiłem, nigdy tyle kilometrów na takim gazie nie przyjechałem. I tak sobie myślę, skąd ten człowiek się tam znalazł? Co ja bym robił, gdyby mi to się stało na drodze gdzieś? Albo w nocy, albo jakoś. A tutaj akurat na stacji mi to wystrzeliło i akurat był człowiek pod ręką, który przyszedł i jeździł ze mną po Jeleniej Górze. Znał tam wszystko, załatwił mi wszystko, zrobił. Tak myślę sobie, podziękowałem Bogu, bo, bo co ja bym czas zrobił? Nie znam się na tym. Ja wierzę, że jak stajemy po stronie Bożej, to Bóg zawsze znajdzie jakieś wyjście. Ktoś powie: No, przypadek tak się zdarzyło. Ja nie wierzę w przypadki na tej ziemi. Wiem, że zawsze za tym stoi albo Bóg, albo szatan. Jeśli staniemy po stronie Bożej, aniołowie będą nam usługiwali. Jeśli będziemy wybierali drogę, próbowali wywyższać się nad innych, droga ta prowadzi nas do nieszczęścia. Przeczytałem takie zdanie. Szczęście jest produktem ubocznym niesamolubnej służby. Podoba mi się to zdanie. Szczęście jest produktem ubocznym niesamolubnej służby. Wybierzmy drogę służby nie wywyższania się, a zobaczymy, że będziemy szczęśliwi. Tego wszystkim życzę tutaj. Amen.